Nabyliśmy auta przy wspólnych zakupach z samorządami. Są to 4 pojazdy, kolejne zresztą w tym roku. Jeden z pojazdów trafi do Wydziału Ruchu Drogowego, pozostałe do komisariatów w Kosakowie, w Krokowej i w Juracie. Potrzeby są większe. Powinniśmy myśleć o wymianie taboru też nieoznakowanego, ale na pewno jest to duże zasilenie. Musimy wziąć pod uwagę, że w tym roku wycofaliśmy 7 pojazdów służbowych z użytkowania ze względu na już i wiek i ogromny przebieg. Mamy też kilka pojazdów, które też już przekroczyły 300 tysięcy, więc też trzeba będzie już myśleć o kolejnych zakupach. Chcemy być sprawni w działaniu i tutaj jest to dostrzegane przez samorządy. Na bezpieczeństwie nigdy nie można oszczędzać, to jest pierwsza sprawa. I w momencie, kiedy policja do nas się zgłosiła, znaczy inaczej, zwróciła się z prośbą o wsparcie, postanowiliśmy, że nie ma czasu się zastanawiać, trzeba pomóc, ponieważ to chodzi o nasze bezpieczeństwo, nasze wspólne bezpieczeństwo. Ułożyliśmy część naszą, to było dokładnie chyba 15% wartości samochodu, ponieważ w tym przypadku było 30% dofinansowanie naszych gmin, to znaczy Heli Jastarnia po 15%, czyli 30% wkładu, natomiast pozostałe zostały z Komendy Głównej Policji.